Karolina Kuska urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wałbrzycha nad Dunajcem. Jej rodzice, Jan i Maria, mieli 11 dzieci. Życie Karoliny było zwyczajne i proste, ale przepełnione miłością Boga. Często powtarzała, aby nas Jezus kochał i abyśmy Jezusa kochali. Modlitwa była dla niej rozmową z niewidzialnym, ale wszędzie obecnym Bogiem, którego obecność żywo odczuwała. Jak mogłaś, myślałam, że się przyjaźnimy, a ty co chwila kłamiesz, jesteś kłamczuchą. Wstrętną kłamczuchą, a ja ci tak wierzyłam. Ja tego nie zrobiłam. Jeszcze raz ci powtarzam. Chyba ślepa jesteś, to nie byłam ja. To dlaczego rozmawiałaś z tymi dziewuchami i się tak dziwnie na mnie patrzyłyście? Wydaje ci się, zawsze miałeś bujną wyobraźnię. Jak chcesz wiedzieć, to ci powiem. Ja tego nie zrobiłam, tylko Franka. I kazała mi być cicho, nikomu nic nie mówić. Bo jeśli bym wydała, to powiedziała, że nie będę należała do ich grupy i nie będę mogła się z nimi bawić w chowankę. Też mi powód. I tylko dlatego szukałaś panią i mnie? A gdyby Franka kazała ci w ogień skoczyć, też byś to zrobiła? Dlatego to bym nie zrobiła, bym się poparzyła. No nie złeś się już na mnie, zgoda? Nie, już tyle razy cię wybaczałam. O, witaj, Karolciu. Witajcie. A co widzisz tak oddzielnie? No bo ona się obraziła, hrabina. Z kłamczuchami nie rozmawiam. O, widzę, że się pokłóciłyście. No chyba tak, Karolciu. Czy możesz nam pomóc rozwiązać ten problem? Bo to było tak. Ach, to tak. Ja już wszystko rozumiem. Myślę, że mogę wam pomóc. Ciekawe jak. Nie lubię kłamstwa i nie chcę mieć z tą kłamczuchą nic wspólnego. A ja myślę, że powinniście sobie przebaczać, tak jak Pan Jezus przebacza nam. Dziś na religii ksiądz mówi nam, że jeżeli chcą pokazać się jak być dzieckiem Pana Jezusa, powinniśmy sobie przebaczać. I jeszcze, że jeżeli jest nam trudno, powinniśmy prosić o pomoc Marię. Zobaczcie, co ja tu mam. Co to za korale? Czyżby jakaś potańcówka się szykuje? To nie korale. To różaniec. Modlę się na nim codziennie, bo wierzę, że z Marią mogę pokonać każde trudności. Nawet trudności w przyjaźni? Oczywiście. Zamiast się kłócić, pomódlcie się lepiej, a Pan Bóg przemieni wasze serca. O, z nim już coś się dzieje. Dobrze, jestem gotowa tak, jak nam radzisz, Karolinko. Ty jesteś taka mądra i dobra. Dziękuję. To miłe, co mówisz. Pamiętaj, kochana, że kłamstwo to grzech. Przeproś koleżankę. Jutro już powiedz Pani, jak wyglądała ta sytuacja z Franką. Chyba nie chcesz służyć szatanowi. I pamiętaj, że Bóg wybacza wszystkie grzechy, jeżeli tylko za nie żałujemy. Dziękuję, Karolinko. Już wiem, co mam robić. Chodź, idziemy. A co ty tak ćwiczysz? Widzę, że chyba jakaś potańcówka na wsi szykuje. Ano tak, a dziś to nawet Włodek mnie zapytał, czy się wybieram. Tak? Ja słyszałam, że z niego to niezły tańcerz jest. No właśnie jest. I co w tym złego? No jak to co? Zobacz, jak ja tańczę. Nogi mi się plączą, a w dodatku nie mam się w co ubrać. Chyba od Marii się muszę pożyczyć sukienkę. Oj, Tereniu, myślę, że skoro Włodek zapytał się ciebie, czy będziesz, to dlatego, że podoba mu się twoje serce, a nie to, jak będziesz ubrana albo jak tańczysz. No niby tak, ale wiesz, chciałabym przed nim jak najlepiej wypaść. A może ty pójdziesz z nami, Karolciu, i razem z nami potańczysz? Nie, mogłabyś dziękuję. Mogłabyś mi pomóc poćwiczyć. Nie, dziękuję. To nie dla mnie. Ja w sobotę do kościoła idę. Obiecałam księdzu, że po mszy podleję kwiaty i zamioty kościół. Niedziela to dzień pański. Nie tylko nasze serca powinny pięknie wyglądać. Oj, Karolciu, ty to jesteś taka pracowita. Tylu ludziom pomagasz i wszędzie cię pełno. Czy nie mogłabyś od czasu do czasu pomyśleć o sobie, pobawić się, potańczyć? I co mi z tego przyjdzie? Aleś ty dziwna. Naprawdę nie jest ci czasem smutno. Inni tańczą, śpiewają, bawią się, a ty jak ta mrówka. Tylko pracujesz i pracujesz. A jak nie pracujesz, to się modlisz. A jak się nie modlisz, to pomagasz innym. Czyli znów pracujesz. No coś ty. A mało słyszałaś, jak ja śpiewam? Ksiądz, to nam mówi, że ten, kto śpiewa, modli się podwójnie. Więc kiedy tylko mogę, to śpiewam. I chwalę Pana za życie, jakie mi dał. A w sercu to taką radość czuję, że nogi to nie same do tańca noszą. Wybacz mi, Tereniu. Muszę podejść do tej biednej kobiety. Ona niedawno męża straciła i sama z ósemką dzieci została. Daj spokój, sama świata nie zbawisz. Jak nie chcesz ze mną tańczyć, to idę. Może Zosia będzie miała trochę czasu, to z nią sobie poćwiczę. Niech będzie pochwalony już.
Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Pani ciężko, pomogę może. Panu ciężko, ciężko. Byłam w lesie trochę chrustów zbierać, bo nie dość, że jeść nie ma co, to jeszcze zimno po izbie hula. Słyszałam, że mąż pani zmarł. A zmarł, a mnie tu z dzieciami zostawił. Od wczoraj nie mam co im do jedzenia dać. Tak mi ich żal. Byłam w lesie trochę chrustów zbierać, by chatę ogrzać, chociaż wody ciepłej do picia zagrzać. Mam jadu kawałek chleba. Proszę, weźcie to dla siebie i dzieci. Dziękuję ci, dziecko kochane. Dobraś ty jak anioł. Tyle dobrego o tobie słyszałam i okazuje się, że wszystko to prawda. Dobrze cię rodzice wychowali. Bóg ci zapłać za twoje dobre serce. Mam ja to coś jeszcze. Proszę, weźcie ten różaniec. Módlcie się na nim z dziećmi codziennie. A Maria zaopiekuje się wami. Bóg ci wielki zapłać. Bóg ci zapłać, aniele kochany. Biedna ona taka. Mówiła, że z dziećmi już od wczoraj nie ma co jeść. Dał mi ten kawałek chleba, co miałam ojcu na pole zanieść. Ach, ty moja Karolinko, ty wszystkich w potrzebie widzisz. Zostało nam jeszcze trochę zupy w garnku. Przejdź nam do Słyka i idź w takim razie ojcu też zanieść. Mamuś kochana, ja mam jeszcze trochę pod poduszką odłożonych pieniędzy. Miałam sobie kupić nową chustę, bo na tej już dziury widać. Ale tak sobie pomyślałam, że właściwie to mi niepotrzebna. Mogę dać te pieniądze tej kobiecie, one jej się bardziej przydadzą. Jakie ty masz dobre serce, gdybyś jednak zmieniła zdanie i chciała tą chustę, to by już musiała iść na zarobek. Mówiłaś, że ona też się nie przyda was pieniędzmi. Dobrze, ona wcale nie jest taka zła. Trochę go zaceruję i nie będzie widać, więc mogę? Możesz. Dziękuję, mamusiu. Karolinko, jak będziesz wracać, to maluchów z pola przyprowadź, bo za ojcem pobiegli, a jej świnkom kartofli dać. Tak zwyczajnie wyglądało życie Karoliny i jej rodziny. Często ludzie we wsi nazywali ją aniołem, pierwszą duszą do nieba, najpobożniejszą dziewczyną we wsi. Kiedy w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, mieszkańców wioski ogarnął strach wobec niewiadomej przyszłości. Zwłaszcza, że w wiosce pozostali nieliczni mężczyźni, przeważnie zaś dzieci i kobiety. Pamiętny dzień, 18 listopada, był drugim dniem pobytu wojsk w Wałbrzychu. Rankiem tego dnia Karolina wyraziła pragnienie udania się do kościoła. Mamuś kochana, chciałabym iść do kościoła, pomodlić się i przynieść do samego serca, bo jakiś taki niepokój czuję. Nie, kochanie, zostań w domu, pilnować domu i dzieci. Ja dziś pójdę z terenu. Było około godziny 9, gdy w zagrodzie kusków pojawił się żołnierz rosyjski. Karolina w tym czasie przygotowywała śniadanie domownikom, ojciec zaś nosił ze stodoły paszy dla bydła. Gdzie są wojska austriackie? Na pewno wiesz, gadaj mi tu teraz. Ja nie wiem, nie wiem. Idź po tatę. Są wojska austriackie. Nie wiem, u nas ich jeszcze nie było. Ubieraj się, idziemy do komendanta. A ty gdzie? Idziesz z nami. Zostaw nas, my nie wiemy, gdzie są wojska. Powiedziałem już coś, bo jak nie, to was zastrzelę. Zostaw chociaż ją, ja pójdę z tobą. Powiedziałem już coś. Idziemy do lasu. Tato, tatko, Karolino, wracajcie! Gdy doszli do lasu, oprawca przystawił karabin do skroni ojca i kazał mu wracać do domu. Steroryzowany kuska wrócił. Karolina została sama i mogła liczyć tylko na siebie. Wiedziała, co jej grozi. Postanowiła walczyć o swoją godność i życie. Wyrwała się żołnierzowi i zaczęła uciekać. Miała nadzieję, że zgubi go na bagnach. Niestety rozwścieczony żołnierz dogonił ją i zadał jej liczne rany. Jej ciało znaleziono dopiero po 2 tygodniach. Pogrzeb Karoliny był pierwszym przejawem jej kultu. Pomimo trwających działań wojennych zgromadziło się ponad 3000 wiernych. 10 czerwca 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kuskównę błogosławioną.